Myślę, że najlepiej na warunkach fair jednej strony wobec drugiej. To znaczy obie strony powinny założyć dobrą wolę jednak swojego kontrahenta. Zamawiający, myślę, też jest ważne, żeby pamiętał, że to, z czym mieliśmy do czynienia, szczególnie w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie, ze wzrostem cen, nie było zależne ani od niego oczywiście jako zamawiającego, ale również nie zależy od wykonawcy, więc ta odwieczna reguła pacta sunt servanda też powinna tutaj zejść do drugiego szeregu, a te rozmowy czy między zamawiającym a wykonawcą powinny doprowadzić do tego, żeby zlikwidować tą rażącą nierównowagę stron powstałą w wyniku tego, że te ceny wzrosły, więc szczególnie w stosunku do ofert, które zostały złożone przed wybuchem wojny. Jeżeli ten wzrost mamy gwałtowny, wzrost jest taki, którego żadna ze stron nie mogła przewidzieć, to tak, to z tych przepisów, czyli obecnego 455 prawa zamówień publicznych, mogą strony skorzystać. Oczywiście w takich granicach, w jakich to jest konieczne, żeby oddać sytuację na rynku, żeby też, ponieważ jesteśmy w obrocie gospodarczym, też w jakichś proporcjach tym ryzykiem wzrostu cen się podzielić, jeżeli tej klauzuli wcześniej nie było. Natomiast tak, jest to jak najbardziej rozwiązanie, które w takiej sytuacji odpowiada na te potrzeby i bez drogi sądowej można, zresztą pokazują przykłady, że to jest dokonywane, czyli zmiana umowy w takiej sytuacji może być dokonana. Tak, w stosunku do tych umów, do tych ofert, które składane były przed wystąpieniem nadzwyczajnej sytuacji, czyli nie mogły obiektywnie przewidzieć tego, co stało się na rynku, a szczególnie na rynku surowców i materiałów, to tak, to w tym zakresie jak najbardziej nasza opinia jest do wykorzystania.